Zakończyły się tarnowskie juwenalia organizowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Koncert główny połączony był z piknikiem studenckim, którego miejscem po raz pierwszy był parking przy Centrum Handlowym Echo. Pogoda w juwenaliowy weekend była kapryśna, ale na czas koncertu głównego aura okazała się łaskawa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z imprezy po tym wczorajszym nieudanym dniu, po tej ulewie. No dzisiaj pogoda piękna, pogoda nam sprzyja, ten wiatr na początku jeszcze troszkę krzyżował nam plany, ale później wszystko się udało, już świetnie, no jak widać, ludzi mamy pełno, zadowolonych ludzi mamy pełno, więc czego więcej sobie życzyć. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko studentów, ale także mieszkańców całego regionu. Gwiazdami wieczoru byli Kamil Bednarek, raper Sobota i Tomasz Niecik. O, i to jest właśnie jedna z najpiękniejszych w ogóle rzeczy, jakie spotkałem w życiu. Scena. I zawsze o tym marzyłem, nie wiedziałem, że aż tak to wszystko się potoczy, że na taką skalę. Marzyłem po prostu grać, mieć swoich fanów, odbiorców. Ale wiesz co, nie żałuję, gdybym mógł cofnąć czas i pójść jeszcze raz do tego programu, to bym poszedł, bo spełniłem wszystkie marzenia, no i ludzie właśnie, ludzie, a dzisiaj, nawet wczoraj sobie biegałem i myślałem, bo ostatnio dużo się u mnie dzieje i nawet dziękowałem właśnie jeszcze raz za to, że są pod tą sceną, że bo ja ich potrzebuję, oni mnie nakręcają i to sprawia, że mi się chce bardziej żyć. Skupisko ludzi, które przyciągnęliśmy i to jak jest odbierana nasza muzyka, wynika po prostu z tej, wiesz, prawdy płynącej z treści, z muzyki, która jest robiona również, wiesz, z serca i jakby jest kwintesencją tego wszystkiego. Jakby mamy przyjemność pracować razem. Nasza praca nie polega na tym, że Mateo otrzymuje paczkę, kurde, moich wokali, albo ja paczkę jego bitów i sobie wybieram, dobieram czy coś, tylko mamy możliwość przemówienia tematu, rozmawiania o tym i dopasowywania atmosfery muzyki do treści i na odwrót. Wiesz, mamy wpływ obydwoje na to, co robimy, czyli ja na jego muzykę, on na moje słowa. Fajnie się rozkręcają, ja uwielbiam, jak wiesz, przyjeżdżasz na koncert, te pierwsze kawałki, jeszcze tak patrzy się każdy na każdego, nie wiadomo, co zrobić, po tym jest taka energia, wszyscy skaczą, śpiewają, to jest najfajniejsze. Także dziękuję wszystkim studentom, wszystkim, którzy przyszli na ten koncert i mimo, że właśnie nie było za ciepło, to oni rozgrzewali to i... Naprawdę, dzięki, dobra energia. W sobotę na motodromie w Zbrytowskiej Górze miał miejsce niezwykły pokaz driftu czy efektownej jazdy motocyklem. Celem tego wydarzenia było promowanie bezpieczeństwa na drodze. Nie zabrakło również konkursów oraz wystawy samochodów i motocykli sportowych. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wspólnie z Wami promować bezpieczeństwo na drodze i żeby pokazywać Wam piękno motosportu. To jest event, który łączy te dwa wymiary. Staramy się już po raz kolejny pokazywać Wam piękno motosportu i przy okazji zachęcać do bezpiecznej jazdy. Przygotowaliśmy liczne atrakcje, symulatory. Myślę, że wielką atrakcją będzie przejażdżka z symulatorem zderzeń w ciężarówce. Tego jeszcze nie było. Troszkę wymogły na nas to warunki atmosferyczne, ale zapewniam Was, że jest to niesamowite przeżycie, bo wjeżdżacie prosto w ścianę. Prawdziwa czołówka. Oczywiście w sposób bezpieczny. Juwenalia dla studentów były chwilą oddechu przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Była to już 10. edycja imprezy juwenaliowej w Tarnowie.